Sklep KFD.pl. Największa hurtownia odżywek w Polsce. Siema! Pytaliście na grupie KFD o martwy ciąg, technika, ciekawostki. To dzisiaj poruszymy. Zapraszam Was. Podstawową wersją martwego ciągu jest martwy ciąg klasyczny, więc to będziemy dzisiaj omawiać. I zaczynamy odcinkowo, jak się powinniśmy ustawić. Temat na internecie był setki razy omawiany. Nie zawsze dobrze, jak sami wiecie. Jedziemy. Ustawienie stóp na szerokość bioder. To nie jest na szerokość bioder, na szerokość bioder. Dla niektórych to jest wąsko, dla mnie to jest szerokość bioder. Jak, czy otwarte stopy, czy nie, zależy. Dla osoby, które mają problemy z mobilnością, pozwala bardziej wyjść kolanami do przodu. Martwy ciąg to jest martwy ciąg, a nie przysiad, więc nie siadamy głęboko, a jak nie siadamy głęboko, nasze kolano nie przemieszcza się za bardzo do przodu, się nie przemieszcza. Więc mniejsze zgięcie grzbietowe niż przysiadzie. To jest przysiad, to jest martwy ciąg. Jak daleko ucieka nam kolano do przodu, to już jest kwestia indywidualna i też zależna od celu. Co dalej? Łapiemy sztangę na szerokość barków lub nieco szerzej. Jak będzie za szeroko, to przechodzimy do martwego ciągu rwaniowego. Jest to martwy ciąg wersji słabszej dla nas, ponieważ wydłużamy wtedy rąb, czyli długość ruchu martwego ciągu. Natomiast wersja oryginalna jest taka. Też za wąsko nie możemy zapaść, ponieważ będziemy obijać się o nasze nogi oraz ciężko będzie o pełną retrakcję, depresję łopatek. Więc łapiąc sztangę w prawidłowy sposób, tak, ustawiamy się martwego ciągu. Środek ciężkości gdzieś właśnie na środku płaszczyzny podparcia. Kolana na zewnątrz, czyli aktywujemy nasze posiadkowe średnie, rotory zewnętrzne. Hop, pełne napięcie. Łokcie na zewnątrz, czyli łopatka nam się obniża. Biodro odpowiednio wysoko, to znaczy nie może być za nisko, nie może być za wysoko, musi być odpowiednio. I podnosimy. Nasza pozycja wyjściowa jest dobrana indywidualnie do naszego układu dźwigni, gdzie nasze biodro jest wysoko lub nisko, ale zawsze w tolerancji martwego ciągu, czyli nie w przysiadzie. Taki martwy ciąg, który jest przysiadem, to tak zwany martwy ciąg rwaniowy, szczególnie zarzutowy. Mając już gotową i dobraną pod siebie pozycję wyjściową, zaczynamy dźwigać. Tu musimy dbać o naszą koordynację. To znaczy, cały ruch rozpoczynamy od stawu biodrowego, nie na odwrót. Jeżeli zrobimy to klasycznie, tak jak wszyscy robią, czyli prostowanie, czyli zgięcie podeszwowe w stawie skokowym, później kolana nam się cofają, ta sztanga nam ucieknie i dźwigamy w niekorzystnej dźwigni. O co chodzi? Pozycja wyjściowa, błędny ruch. Jak widzieliście, zrobimy tak szybko, że zrobimy teraz wolny tepie. Jak widzieliście, w pewnym momencie uciekły nam kolana do tyłu, czyli zmniejszyło się zgięcie grzbietowe, albo zwiększyło się zgięcie podeszwowe w stawie skokowym. Sztanga uciekła nam od piszczeli. Biodra poszły do góry. Tu był bardziej poziomy, więc miał większe obciążenie, większy ciężar. No i w tym momencie, jeżeli ma się słabe pośladki, słaby prostownik czy słabe prostowniki stawu biodrowego, wszystkie ciężary, całe obciążenie zostanie przesunięte na tułów i może się pojawić gard. Choć nie musi. Wersja prawidłowa. Biodro i kolana, staw sokowy. Jeszcze raz. Dobrze. Źle. Czyli mając już sztangę poza kolanami, albo na linii kolan, ruch sztangi powinien być do siebie. Czyli co? Uruchamiamy najszerszy. Tu jest najszerszy. Zaczynamy łączyć łopatki. Dzięki temu skracamy dźwignię.
Jeżeli będzie inaczej, czyli łopatki będą rozluźnione, ta sztanga albo będzie nam się oddalać, albo delikatnie dotykać uda. W istocie rzeczy będzie uczucie, jakby nam... sztanga chciała urwać bark. Często w tym momencie mogą pojawić się kontuzje, jeżeli mamy powtarzalność ruchu i wchodzimy na jakieś maksy. Więc prawidłowo jest wtedy, kiedy w tym dociągnięciu już uruchamiamy nasz szerszy czworoboczny, zaczynamy łączyć łopatki. Tu wkręcamy łokcie do środka i łopatki do tyłu. Nie unosimy, nie uginamy, tylko skręcamy. Do retracji, do presji. A teraz sama pozycja tułowia. Pozycja końcowa. Wyprostowana, spionizowana, nie ma przeprostów. Niektórzy zawodowcy nawet nie prostują specjalnie, ale to mówimy o sporcie wyczynowym. Tak samo, wykręcamy tutaj, łopatki są maksymalnie ściągnięte, czyli retrakcja, depresja, kolana, biodra do rotacji zewnętrznej, czyli spinamy pośladki mocno i mamy pozycję końcową taką. Nie taką, nie taką, taką. Dobrze. Faza ekscentryczna, czyli faza opuszczania, też musi być odpowiednio skoordynowana. To znaczy, ciężar powinien się opierać na biodrze, a nie na kolanach. Jeżeli zrobimy na kolanach, może się pojawić gard, bo jest niekorzystny układ dla nas. Więc biodro, kolana przejdą, zaczynamy je prowadzić do przodu. I powtórka. Sztangę opuszczamy do końca, odkładamy, chyba że robimy wersję touch and go, dotknięcie góra, wtedy dotykamy ziemi i podnosimy w górę. Więcej informacji na temat martwego ciągu, tych szczegółów, czyli jaki chwyt, czy przechwyt, czy nachwyt, czy zamek, czy paski, czy nie paski, czy pas, macie w materiałach wcześniejszych o martwym ciągu. Ja Was zapraszam na naszą grupę KFD na Facebooku. Siedzę tam ja, siedzę tam jakiś Michał, rządu nie kojarzę z twarzy, kojarzę z innych tam części ciała. Jeszcze raz Was zapraszam. Na razie.